jedy 20 centów. Umyślnić teraz daje co tydzień, a nie codziennie. Zaraz wszystko przetrącasz w koleżkach. Ale wracaj na kolację. Hesiu! Czy ty tam wzięła?
Najlepiej mi powiedzieć. Może ja znajdę jaką radę? To prawda. Ciocia taka mądra, to najlepiej potrafi sobie poradzić z mamcią. Ciociu, ciociu, dostała się nieszczęście! Zbyszko, zakochał się w Hance. Tylko ty? Oni muszą się pobrać. Oni już się całują. No, skoro już się całują. A mama to z pewnością Zbyszka przeklnie. Nie, Zbyszko, tak. To cię Zbyszka za to nie przeklnie. Żeby to jeszcze tylko, jest jeszcze dużo, dużo komplikacji. Jest jeszcze twoje dziecko i cudze dziecko. No, no ale jak mówiła? Ja jej mówię, wyjdziesz za mną. No niby za Zbyszka ja ciągle myślałam. Nigdy niczego nie żałuję. On znowu taki zły! Taki zły! Gdzie właśnie
Szczęśliwa jestem, że jestem już w domu. Dla kobiety